Cześć wszystkim, no upon 7, ściąg Pillars of Eternity. Dobra, tak jak mówiłem, wracamy do Zatoki Buntu. Może od razu przejdźmy się na paprotny brzeg, do grupy dunryckiej. Tej wieży. Jak nie, to sami coś poszukamy. Okej, ukończono budowę dziedziniec. To czym teraz chcemy się zająć? Baszty? Płynowy mur obronny? Pracować dalej nad obronnością? Idziemy po kolei. Najpierw będą baszty, a później zajmiemy się murami obronnymi. I tak nas pewnie będą sporo obrabiać. Mhm. Ale spoko. Dom Herdów, tak? W domie Herdów? Była grupa dunryckiej? Jeżeli się nie mylę. Już kawałek czasu minął od kiedy tu byłem. Tak, to tu. Musimy tylko wejść na wyższe piętro. I porozmawiać z panią, o jakiej tam było... jakoś. Lady Web. No tak. How fares your search? Jest coś, co mogę ci powiedzieć na temat działań Bractwa Ołowianego Klucza. Well, let's hear it. Bractwo Owianego Klucza używa sieci starożytnych engwitańskich machin porozrzucanych po całym kraju. Zdaje się, że to właśnie powoduje epidemię próżno zrodzonych. I had feared they might be involved in Widewind's legacy. It seemed too extreme even for them. How naive I've been. That isn't enough to take to the Duke, but we're close. Avar Wulfgrin is a cautious man. He will want to know everything possible before being moved to action. Okej, okay, no to na razie to wszystko. Mam inne yes. pytania. Nie, nie ma nic do powiedzenia. Yeah. Dobra. Dajmy doświadczenie? Nie. Zanim zaczniemy poszukiwania wieży, może porozglądajmy się z jakimiś fajnymi rzeczami. Do kupienia. A było co najmniej kilka takich. Może rozpoczniemy od słonego. Tam na piętrze była ta grupa tych rycerzy, którzy chyba miała całkiem ciekawe rzeczy na sprzedaż. Przy okazji potrzebujemy troszkę odpoczynku, więc... Później pójdziemy do tej miedzianej dzielnicy? Nie, nie, nie. Czy jest coś jeszcze ciekawego na sprzedaż? Pieniędzy nam się troszkę... Szukający wieści się Złoconej Doliny, Lord Redrick Leonetale został zamordowany. Jego następca Lord Kolsk, ostatni żyjący przedstawiciel rodu Redricku. Tak. Zdarzyło się coś takiego. Nie, żebyśmy mieli coś tym wspólnego. Tylko jesteśmy grupą obywateli, która stara się pracować na dobra wszystkich. Coś się zamówić. Okej. Okay. Bierzemy darmowe wybaczenie. Hey there. A. Jak zwykle. Zapomniałem o... Tak. Tak lepiej. Sure. Gdzie byli ci rycerze? Gdzieś tutaj. Pokaż mi swoje towary. No, będziemy mogli przynajmniej parę rzeczy z nich kupić. Może spójrzmy najpierw na te magiczne rzeczy. Ponieważ broni i ekwipunek zazwyczaj znajdujemy. Jakieś dobre podczas misji.
Darek plus 1, kondycja plus 2. Premia możnika do trafień krytycznych plus 10%. To by się przydało dla złodziejki. Czemu trzymać wilczą skórę? Dobra, zaraz. Stanowczość plus 1. Nie, bonusy plus 1 takich cech już mnie nie interesują. Obrona przed zaklęciami. Premia do maksymalnej wytrzymałości. To również się nie przyda. To są za słabe bonusy. A różnych opończ i naszyjników mamy mnóstwo. Więc chyba to sobie weźmiemy. Zobaczmy, czy jakąś broń mają ciekawą. Mają jakiś fajny arkebus. Możemy to porównać z twoim. Wrażenia nie są jakieś dużo gorsze. Celność jest troszkę słabsza, ale... Przebicie osłony... nie, to nie jest warty upgrade. Dobra, coś innego mamy? Miecz dwuręczny. No, krytyki mogą spowodować powalenie. Plus 25% obrażenia kwas. To by było ciekawe. Ale obrażenia ma słabsze. Tak, to również jest wyjątkowa jakoś, więc nie. Refleksyjny łuk. Wyjątkowa jakość. To porównajmy to. Obrażenia słabsze. Tak, to musi chyba mieć jakiś bonus do obrażeń, co? Czy to są po prostu obrażenia wraz... Nie, może to są obrażenia wraz z bonusami od postaci. Daj mi to komuś z niższą mocą. 16-24. 15-23, więc... Okej, więc źle patrzę. Aż... Hej there! Tak. To jest od razu premia z mocą. Więc nie powinienem na nie patrzeć. Powinienem patrzeć na bazowe. Bazowe ma 15-23. Czyli tak lepsze. Ciekawe. No, że to jest wyjątkowa jakość. Nie wiem, dlaczego tak jest. Po prostu refleksyjne łuki mają mniejsze obrażenia, a większą celność. Dobra, co z tym arkebusem? Ma 24 do 36, więc rzeczywiście byłby troszkę... byłby to upgrade. Ale czy chcę wydawać 4,5? W sumie można by. Okej, okay. Mamy też jakieś fajne pistolety. Chociaż chyba nie tak fajny jak ten, co obecnie mamy. No nie, okej, okay, to jest garłacz, a nie pistolet. Pociski 6. Okej. Okay. Możemy spróbować również pistolet, chociaż prędkość, przebicie osłony, pominięcie ERO 7. Chyba na razie zostanę przy garłaczu. Wygląda na to, że on działa całkiem dobrze. Ten renegat coś ma? Chyba nie. Nie ma nic specjalnego. Okej, złocone ostrze. O, długi miecz paladynów. Wyjątkowa jakość. Zobaczmy, czego nasz paladyn obecnie używa. 16-23, czyli lepsze.
Okej. Plus ma jakieś fajne bonusy, więc nie. Ten miecz tylko ładnie wygląda. Zwrócone ostrze również. Ja to ma 16-23, szybkość niska, miecz... A, to jest miecz dwuręczny. To jest miecz jednoręczny. Ale bardzo ładnie wygląda, wiecie co? Kupię go ze względu chociażby na to. Potem może ewentualnie go jakoś poupgrade'ujemy. Zresztą te przedmioty, które oni tutaj mają, też po prostu są wyjątkowej jakości. Okej? Okay. Yeah. Zobaczmy, jak byśmy mogli go w przyszłości. Co tu mieliśmy? A to jest tu Morgenstern. Ręcznie. Potrzebam go sobie na wszelki wypadek. 17-25, tak, mniejsze obrażenia. Dodatkowo to ma pominięcie Ero. To ma większą celność. No to ma większe, tak, zdecydowanie ma większe obrażenia. Na razie to sobie zachowam. Ale wiecie co, zobaczmy jakby wyglądał ten miecz. Całkiem ładnie. Hey there. Tak. Podoba mi się. Jest bardzo ładny. Czy moglibyśmy coś fajnego go zaklnąć? Wrażenie drugorzędne. Co byśmy mogli rażące uderzenie mu zasolić? Zaklinanie, niespełnione wymagań. Wymagane poziom 2. Ciekawe, czy nam się odblokowuje. Wymagane poziom 3. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Może to już są już te gorsze upgrade'y? A nie, nie mamy już więcej slotów na jakość. Okej. Okay. Ciekawe, czy one się odblokowują jakoś. W każdym razie moglibyśmy zasolić na przykład mrożące uderzenie. To byłoby fajne, bo w końcu moglibyśmy zadawać paladynem obrażenia i od ognia, i od mrozu, w zależności od tego, co byśmy chcieli. W sumie czemu by nie? Mamy sporo tych matsów na to. Okej, zasadźmy mu mrożące uderzenie. Efektywności nie będę zasadzać, ale zupełnie nic ciekawego. Okej, no to teraz sobie weźmy, porównajmy. A, 17-25, nie pokazuje tych 25% obrażeń od zimno. Wiecie co, na razie to sobie zachowam w ten sposób. Ewentualnie pozmieniam, jak będę chciał. Dobra. Ten stok możesz schować. Ty jaki ma... nie masz hełmu. No to fajnie. Ty ładnie wyglądasz, ale w tym będziesz lepiej dzigała, więc wybieramy dziganie nad wygląd. Dobra. Okay, sorry. Dobra, to jeszcze przejdźmy się na targ i szukamy tej dzielnicy. Jeśli potrafię przywołać też na ataki bez użycia broni, ale ich zdolności mają także... Tak. Niesi. Ciekawe, czy spotkamy jakiegoś mnicha, którego moglibyśmy dołączyć do drużyny. Dobra. Wzgórze dziedzictwa. To jest chyba właśnie ta... ta dzielnica, ale okej, okay, ale najpierw przejdziemy się do Miedziane Aleje.
tak to tutaj na rynku była jakaś pani, co handlowała rzeczami. Oraz jeszcze u odkrywców chyba był jakiś sprzedawca. Więc sprawdzimy oba miejsca, a później postarajmy się pójść gdzieś dalej. Ty, pokaż mi swoje towary. A pułapek nie chcę. Chociaż pewnie mógłbym posprzedawać część z nich, co? Mógłbym, ale w sumie to nie jest aż taki duży zysk. A wiecie, mogę kiedyś ich użyć. W końcu. Hey there. Hail and well met. Okej, co ty masz? Pieczęć wiary. Wyłącznie dla kapłan. To było to fajne. Wyłącznie dla mag. Właśnie, to chcieliśmy kupić. To również było bardzo fajne. I to. Ale nie wszystkie te. Użycie raz przed odpoczynkiem. Przywołanie Delemaga. Również ciekawe. Okej, pieczęć wiary sobie na razie chyba zostawimy. Jest bardzo droga. Pierścień ochrony, pierścień odbicia. Może zafunduję sobie pierścień odbicia. To pierścień ochrony to chyba gdzieś ciągle znajdujemy jakieś. Dobra. To by było na razie większość naszej kasy. Jeszcze zobaczymy w sali odkrywców, czy coś jest ciekawego. Okej, dobra. Więc tak. Gdzie te pierścień wylądowały u ciebie? Przysięga Guana. To możemy sobie podarować 15 wytrzymałości. To nie jest coś, na co chcemy podczas walki marnować jedną turę. Tak. Nie mamy już wolnych miejsc na pierścienie. Więc. Ty sobie weź to. A odbicie komu możemy dać? Generalnie chyba chciałbym dać to Łotrzykowi, bo ona całkiem często się... Ona już ma pierścień odbić, okej. Więc możemy tobie dać więcej odbić. Albo możemy dać też niezłomnemu. Też czasami się pakuje w tarpaty. Dobra. Hey there. Albo możemy dać tak, że... Tak, pomyślałem, że to damy niezłomnemu, a to damy magowi, tak. Ja mu troszkę bardziej zapraszam na bycie, skoro nie ma tarczy. Dobra. Czy miałeś coś na sprzedaż? Nie. Tutaj chyba był... Tak, tutaj był ktoś z przedmiotami. Hello. Pokaż mi swoje towary. Jakiej znakomitej jakości. Ale coś ma specjalnego? Ma jakieś rzeczy. Stanowczość plus 2. Zdradzieckie podszepty. Trzy razy przed uczynkiem. Zauroczenie przez 10 sekund. Bola plus 12. Spoko. Nie najgorszy. Opończa. Przywołanie szlachetnego stworzenia. Raz przed odpoczynkiem. Bola plus 5 i refleks plus 9. Fajne. Ale zobaczmy coś innego. Pas berserkera. Łącznie dla barbarzyńca. Żółciowe trepy. Pomniejsza cuchnąca pieszczota. Użycie 3 razy przed odpoczynkiem. Okej. Wiemy, że ten czar jest bardzo fajny. One nie są takie drogie, więc weźmy to sobie. Zastanawiam się jeszcze nad tą opończą lisa i łowcy. Wygląda całkiem fajnie. Poza tym, tak, znakomitych przedmiotów nie zamierzamy kupować. Na pewno znajdziemy gdzieś kiedyś jakieś. No i dobra. Komu chcemy to dać? Tak, to na pewno nie zmienimy. Obrona przed odepchnięciem. Tak, temu też zostawimy. Refleks plus 2.
Może mu jemu dać. Chwila, opis jest inny. Opis jest zawiera pomniejsze zaklęcie żrąca chmura, tutaj jest pomniejsza cechnąca pieszczota. No to zobaczmy w końcu, co dostajemy. Dostaję cechnącą pieszczotę. A, to daje tylko mdłości. A, bo to jest pomniejsza. Okej, w takim razie to jest mniej użyteczne niż ta właściwa cuchnąca pieszczota. No ale cóż. Może też się przydadzą. Dobra, co robiły mdłości? A, dobra, nie sprawdzę teraz. Dobra, komu chcemy dać wolę i refleks? To ma niską wolę. Ty masz niską wolę, a ty co masz? Percepcja plus 3. Ma zwiększoną mu celność, więc nie za bardzo chcemy mu dawać, a to czy zabierać. Wiecie co? W sumie Paladynowi chyba percepcja by się bardziej przydała. Co prawda Eder straci wtedy na celności. Trochę. I na przerwaniach. Ale wolę mieć więcej dostępnych, więcej opcji. Więcej opcji dialogowych. Właśnie jak to tutaj ze stanowczością. Tak, przydałaby się jakaś większa premia do stanowczości plus 2. Okej, w przyszłości nad tym pomyślimy, ale wiecie co? Dam to jednak Paladynowi, żeby mieć więcej opcji dialogowych. Wola plus 9, refleks plus 5. Ja dam mu tą pancz ochrony. No, ślicznie. Dobra. Ty co masz? Plus 15. Ty masz dobrą, masz wolę, ale masz słaby refleks. Ty jeszcze masz słabą wolę, tyle ty masz dobry refleks. Czekaj, czy to się stakuje? Nie, to się nie stakuje. Dobra, to ci nie jest potrzebne. Dostań. Okej, bonus za woli też również już ma jakiś. Tak, pierścień ochrony. Okej. No to komu możemy to dać? Tobie? Ty masz już jakieś bonusy? Nie. Dobra, już miał ulepszony refleks. A ty weź dodatkowe HP-ki. Nie, również masz już jakiś bonus? Najwidoczniej ma. Damn it. Dobra, otrzymaj tą kapę. Aż ładnie wygląda. Dobra. Jeszcze jakieś porządki w ekwipunku? To możemy schować, to możemy schować. Dobra. Okej. Hey there. Tyle rzeczy. Organizacyjnych wydaliśmy większość kasy, więc fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że nie będziemy potrzebowali jej przez jakiś czas na razie. Staramy się jakoś zarobić. Dobra.
idziemy. Tak, ostatnio chyba tam nie chcieli nas wpuścić. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Tak, dostaliśmy jakieś info o jakiejś kobiecie, która... Kobiecie z blizną, czy coś takiego. Wypytania patrolujących ulicę Justeriuszy. Czekaj, okolitko kazała mi starożytną wieżę pobliżu cmentarzyska w okolicy pełnej zrujnowanych rezydencji. Muszę odnaleźć tę wieżę. Okej, okay. Musimy dostać się do tej. Do tej dzielnicy. Okej. Okay. Wejdź do wieży. Dobra. Welcome. Widzę, że smród ci nie straszny. Jak mogę dostać się do środka? Jeśli jednak zamierzasz przekonać tym na was, musisz dostać pozwolenie od Willi. Znajdziesz ją w warowni na Zarzewiu. Okej. Okay. Yeah? Załatwmy to praworządnie. No, tam były opcje z przekupstwem i z mocą, ale to nie jest na to, jak budować swojej reputacji. Okej. Okay. Czy w pałacu Duke'a? Nie, to jest warownia, okej. Okay. Muzyka się zacięła na taką dramatyczną. Ale w sumie jest całkiem nastrojowa, więc mi to nie przeszkadza. Okej. Okej, właśnie. Te zaklęcia już dostałeś? Tak, dodatkowe. Dodatkowe dwa... Czekaj, jak to szło? Czwartego poziomu dodatkowe i jedno i dwa... drugiego poziomu. Hey, bardzo there. Fajnie. Przyda się to nam. Dobra. Czy Willa była w sali narad? Poszukamy jej. Nie. Dobra, szukamy jej po kolei. Nie tutaj. W tabliczce nikogo nie ma. Bogobojni rycerze. O, jest Willa. Witaj. Przepraszam, potrzeba czegoś jeszcze? Czy coś jest nie w porządku ze wzgórzem dziedzictwa? Prawidłowe pytanie brzmi, co nie jest nie w porządku. Mamy do czynienia z całą dzielnicą chodzących mięsożernych zwłok. Zamknęlibyśmy teren ponad 2 miesiące temu. Zaraz po tym, jak straciłam... Zamknęliśmy teren ponad 2 miesiące temu, zaraz po tym, jak straciłam tam jedną z moich najlepszych oficerów, ale teraz zniknęła kolejna grupa strażników. Nawet nie licząc moich żołnierzy szepczących o tych zniknięciach, po warowni krąży sporo plotek o tym miejscu. Najchętniej czym prędzej opuściłabym wzgórze, ale... Jeśli te potwory się stamtąd jakoś wydostaną... opowiedz mi o wzgórzu dziedzictwa. Kiedyś była to jedna z najbardziej prestiżowych części Zatoki Buntu, lecz kilka miesięcy temu wszyscy mieszkańcy postradali zmysły. Zaczęli zjadać się nawzajem i wszystko inne, co miało pecha i zawędrowało w te okolice. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. A teraz wszyscy nowicjusze, którzy trzymają tam wartę, a raczej ci, którzy z niej wracają, opowiadają o grobowym fetorze i o potwornych jękach. Dlaczego i jak? Te pytania dla animantów. Zamknęłam wzgórze w nadziei na zatrzymanie tego, co tam została. Wygląda na to, że zabezpieczenie terenu spełniło swoją rolę. Póki co. Mówiłaś, że coś jest nie tak. Mógłbym się temu przyjrzeć. Po tym, co ci powiedziałam, nadal chcesz tam udać? Do miejsca, w którym straciłam wyszkolonych żołnierzy. Dlaczego miałbyś
Dlaczego miałabym posyłać tam kogokolwiek? Po prostu mam wrażenie, że przydałaby ci się pomoc. Jeśli tak ci śpieszą do śmierci, nie zatrzymuję cię. Ale jeśli w taki sposób uda ci się położyć temu kres, masz moje pozwolenie na wejście do wzgórza dziedzictwa. Powiadomię strażników przy bramie. Okej, co tutaj robisz? Dowodzę nowicjuszami, odpowiadam za ich szkolenie, przydzielanie do patroli. To dobrze, żołnierze, i szybko adaptuję do nowych wyzwań. Okej, żegnaj. Mhm. Okej, to było prostsze niż myślałem. Więc. Tak przy okazji zastanawiam się, gdzie jeszcze te pozostałe 50% gry. Ponieważ póki co zwiedziliśmy całe. A nie, okej. Dobra, myliłem się. Jeszcze tutaj mamy troszkę rzeczy do zbadania. No ale poza tym zobaczcie, no nie ma tu już tak za bardzo dużo rzeczy na mapie. No, może tutaj będzie się coś dużo działo. Okej, zobaczymy w przyszłości. Na razie idźmy. O, Eder ma coś do powiedzenia. Może zatrzymajmy się i porozmawiajmy z nim. Strange place for a shrine to Abaddon, Crucible Keep. Maybe it made more sense at some point before it gathered all that dust. And the only thing the Knights of the Crucible worship these days is the nobility, as I understand it. Tam też tak pomyślałem. Znałem żołnierzy, których tyglarze zwerbowali po wojnie. Opowiedzieli mi to i owo. Sprawdzają dzieciaki, opowiadają im o kowalstwie, rewolucji i tradycji. O golemie, jak to stworzył rycerzy tygla swojej kuźni, by dać Jelenie Boże niepodległość. A kiedy już wstąpił w ich szeregi, okazało się, że tyglarze gadają tylko o tym, kiedy w końcu zostaną uznani za prawdziwych rycerzy, kiedy otrzymują swoje tytuły i ziemię. Ich najwyższy sędzia chciałby zostać Erlem, że to niby wola Abaddona. Armia i zamek już ma. Ciekawe, jak długo potrwa, zanim zacznie o to wojnę, twierdząc, że tak kazał mu Abaddon. Wydaje się, że niektórzy członkowie nadal poważnie traktują swoje ideały. Niektórzy starsi rycerze ich inaczej nauczono i wychowano w innym otoczeniu. Współczuję im, że muszą patrzeć, jak wszystko wokół się rozpada i nic nie mogą z tym zrobić, bo dowodzą nimi niewłaściwe osoby. Szkoda, że nie mają lepszych przywódców. Ja? Okej. Wiecie co, tak przy okazji sobie pomyślałem, że rozwiązanie problemów w zatoce, znaczy nie zatoce, w dzielnicy opuszczonej może być tą ostatnią rzeczą, która da nam wymagane wymaganą reputację do tego, aby pchnąć dalej wątek Erla? Edera, sorry. Okej, dobra. W następnym odcinku przechodzimy przez te bramy, wchodzimy tam i no pewnie będzie ciekawie. Mówiąc ciekawie, mam na myśli krwawo, juchno, akcja, rozwałka i tak dalej. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!